tego zapomnieć. Do dzisiaj, słuchajcie, debiutowałem w Teatrze Dramatycznym w 1973 roku w sztuce Giraudoux pod tytułem Elektra i on grał tam żebraka. I pamiętam nawet jego monolog z tego czasu, bo stałem w kulisie i słuchałem. Całego wam nie powiem, ale kawałeczek. Posłuchaj, Elektro, jak oni go zabili. Twój ojciec pośliznął się. Pośliznął i spadł do połowy schodów. A odgłos jego upadku był hałasem upadającego króla. Gdyż wszystko na nim, zbroja i kask, były ze złota.